Ze mną uradowany, zwycięski, szczęśliwy Damian Stasiak. Czy ja mogę coś tu więcej dodać? No nie, no generalnie co, kamień serca mi spadł. Jakieś tam, powiedzmy, no mówię, nie czuję, że tam ostatnią walkę przegrałem, ale w rekordzie jest przegrana. Po dwóch przegranych w rekordzie, no ciężko się walczy. Straszny miałem stres w czasie walki, na rozgrzewce. No, głaz serca mi spadł. I z głowy. Musi być poddanie, Filip! Też staram się przekazywać pewne wartości od Was doświadczonych dla młodych zawodników. Jak poradzić sobie z takim jarzmem, kiedy tak naprawdę wiesz, że wygrałeś, a jednak to zwycięstwo z Twojej oczywiście perspektywy jest Ci w pewien sposób odbierane. Ja tu nie chcę nic ujmować Robertowi, natomiast pytam o Twoją percepcję, jak sobie z tym można poradzić. Nie no, trzeba to po prostu przyjąć, wracać na salę i zapierdalać jak najmocniej na treningach. No, jedynie co możesz udowodnić, to swoją być lepszym, lepszą wartością w oktagonie. No, nie ma innej drogi, możesz się żalić nie wiadomo komu, nie wiadomo jak, ale jak nie zrobisz roboty w oktagonie i nie pokażesz, że jesteś lepszy, no to nic z tego nie będzie, a żeby być lepszy, no to musisz na treningach dać siebie 120%. Mówiliśmy sobie troszeczkę, że jesteś jednak zawodnikiem o klasę wyżej niż Pascal, natomiast powiedzmy o pozytywach, czy Pascal w czymś Cię zaskoczył? No chyba zapytaj, czy Pascal, czy nie został zaskoczony przeze mnie tym, że po pierwsze wyszliśmy jako ortodoks i miałem przewalczyć z nim mańkut na mańkuta, to pewnie Pascal jak spojrzał, co jest z moimi nogami, to już nie wiedział, co jest grane, więc ja nie byłem zaskoczony wcale tym, co robi, a chyba Pascal bardzo, bo nie spodziewał się, że będę walczył na prawą nogę. To na pewno było spore zaskoczenie. Damian, przypomniałem Ci ten trójkąt z Leżniewem, który wykonałeś na KSW 61. Czy to było trenowane, czy to był jeden ze scenariuszy, bo powiedziałeś podczas Media Day, nie wiem o ile była to zasłona dymna, że nie zamierzasz być na plecach podczas tej walki. No wiesz co, no ale no widziałeś, że nie dążyłem do tego parteru, nie wiadomo jak, trafiłem go jednym bardziej ciosem, podłączyłem go jednym ciosem, podłączyłem go drugim ciosem, tam miałem clinch i ja go obaliłem wreszcie, rzeczywiście obaliłem, zastawiłem mu nogi i obaliłem go, ale to cała akcja wynikała z pełnej akcji, poszedłem do balachy, z balachy mi uciekł, chciałem przejść do omoplaty, zaczął iść w moją stronę, więc z omoplaty przeszedłem do trójkąta, no i już dalej pracowałem na to, żeby wykończyć trójkąta, gdzieś tam jakimś przeprostem próbowałem zaatakować, no i jak nie szło to, no to już walczyłem, żeby wykończyć trójkąta, on łapał posturę. Ale no koniec końców, no miałem technikę kończącą, ale ona nie wynika, że ja szedłem do tego trójkąta, tylko to cała akcja wynikła z tego, że wyszedł trójkąt. A później jeszcze, zanim Pascal odklepał, to takim podchwytem chciałeś jego bark w pewien sposób wychwycić. Co tam próbowałeś uzyskać? No taką kimurę się robi, jak ktoś chowa rękę za nogi w trójkącie, to ma schowaną rękę, jak podbierzesz łokieć, no to jest jakby taka kimura po prostu, więc jeśli by nie wyszedł trójkąt, to bym go wykończył kimurą. Okej, Damian, jakie plany teraz? Nie jesteś rozbity, na pewno teraz sobie odpoczniesz, ale pewnie ta Twoja sportowa ambicja nie pozwoli Ci za długo odpoczywać. No plan jest bardzo prosty, we wtorek wyjeżdżam na wakacje z żoną i dzieckiem, więc jadę na tydzień wakacji, a po wakacjach wrócę na salę i no, po wakacjach pewnie pod koniec roku będę chciał stoczyć kolejną walkę, kogo tutaj Wojek i chłopaki tam z KSW mi zaproponują, to będę walczył. Czyli nie masz tutaj specjalnych życzeń, specjalnych wyzwań? Nigdy nie miałem i nie mam. No. Biorę to, co jest i walczę z kim jest, daje się 100%. Dzięki. Tyle dzisiaj. Zwycięski Damian Stasiak. Duży szacunek. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo.